Wczoraj przed godziną 22 otrzymaliśmy zgłoszenie o przestępstwie o podłożu seksualnym, do którego miało dojść w jednym z mieszkań we Włocławku. Policjanci, którzy przybyli na miejsce, zatrzymali tam 21-letniego mężczyznę. Mężczyzna ten został zatrzymany do wyjaśnienia sprawy. Z kolei drugi z mężczyzn przebywających w mieszkaniu został przewieziony przez policjantów w inne miejsce. Ten mężczyzna ma na obecnym etapie status świadka. Został przewieziony z uwagi na wzburzenie, emocjonalne zachowanie osób, które zgromadziły się przed blokiem. W tej sprawie wciąż prowadzone są czynności. Wyjaśniany jest przebieg całego zdarzenia. Weryfikujemy wszelkie informacje, jakie w tej sprawie do nas napłynęły. Dlatego też na obecnym etapie, z uwagi na dobro prowadzonego postępowania, nie mogę udzielać bliższych informacji w tej sprawie. Rzeczywiście była taka sytuacja, gdzie z uwagi na takie emocjonalne, zburzone zachowanie osób, które zgromadziły się przed blokiem, policjanci musieli interweniować. Musieli interweniować z uwagi na bezpieczeństwo osób, jednak tak jak mówiłam, z uwagi na to, że te wszelkie okoliczności związane z tą sprawą, z tą interwencją są jeszcze wyjaśniane, to na obecnym etapie nie będę tej sprawy szerzej komentować.